Waldensi należą do najwierniejszych chrześcijan w dziejach Europy. Pozostali wierni Biblii nawet w obliczu ciężkich prób, choć prześladowano ich wiele stuleci. W XVII wieku miało miejsce najstraszniejsze wydarzenie w ich dziejach. W 1655 roku Waldensom z niższych dolin książę Savoy postawił ultimatum. Albo będą chodzić na mszę, albo opuszczą doliny. Około 2000 wiernych nie uległo. W środku zimy przebyli ośnieżone rzeki i wzniesienia, by dołączyć do współbraci w wyższych partiach gór. Była to jednak tylko cisza przed burzą. W kwietniu tego samego roku książę wysłał w góry wojsko. 24 kwietnia o 4 rano w sobotę rozpętała się rzeź. Żołdakom z mnichami nie wystarczyło zabijanie. Wymyślali bestialskie tortury. Niemowlętom i dzieciom urywano członki. Rodzice musieli oglądać męki i śmierć zadawane swym pociechom, by zaraz potem zaznać tego samego. Ojcom prowadzonym na śmierć kazano nieść odcięte głowy swoich dzieci. Waldensów dosłownie worywano pługami w ich własne pola, obdzierano ze skóry lub palono żywcem. Wielu spotkał jeszcze gorszy los. Ziemia była usłana trupami i konającymi. Aby uniknąć potwornej rzezi, kilkuset Waldensów schroniło się w pieczarze na górze Castelluzzo. Rządni krwi żołdacy znaleźli ich tam i zebrali na szczycie góry. Dokładnie tutaj ich spędzono i strącono ze skały. Wierzę, że w dzień zmartwychwstania wielu wiernych Bogu wyznawców powstanie w chwale pod tą górą i w tej dolinie. O mordzie tym pisał w słynnym sonecie Milton, ofiary Piedmontczyka, gdy strącał matki i dzieci w przepaść. Garstka, która przeżyła masakrę, zwróciła się do chrześcijan w Europie z prośbą o pomoc. Listy zawierały rozdzierające słowa. Zabrakło nam już łez, płaczemy krwią, która zalewa nam oczy i dławi serca. Gdy o rzezi usłyszał Oliver Cromwell, Lord Protector Anglii, ogłosił w kraju dzień postu i zebrał środki na udzielenie Waldensom materialnej pomocy. Nie był to jedyny przypadek prześladowań. Represje trwały prawie 4 dekady w latach 1655-1689. Z dolin przegnano wtedy ponad połowę Waldensów. Lecz w 1689 roku Henri Arnault z Noyon w Szwajcarii powiódł z Francji ku włoskiej granicy 800 bojowników. Zimą Waldensi odparli 4 ataki znacznie liczniejszej armii. Wiosną wojska papieskie powróciły w sile 22 tysięcy żołnierzy i podjęły walkę z zaledwie 400 Waldensami. Jednak i tym razem Rzym przegrał. Ba, w bitwie nie zginął ani jeden z 400 mężów. Waldensi wrócili do dolin, co nazwano potem chwalebnym powrotem. Odzyskali miejsce, gdzie mogli żyć, wielbiąc Boga. Waldensi mieli wiarę niczym Hiob. Doznawali ataków i prześladowań wiele wieków. Doświadczali ogromnych cierpień prawie 1000 lat. U wielu z nich prześladowania nie osłabiły wiary, lecz ją wzmocniły. Czasem możemy służyć Bogu, być Mu całkowicie oddani, lecz i tak przechodzić trudne chwile, próby, cierpienia, na które zdaniem wielu nie zasługujemy. Obyśmy mieli wiarę jak Hiob, który rzekł: choćby mnie i zabił, przecie w nim będę ufał. Przez cokolwiek w życiu przechodzimy, trzymajmy się Boga, ufając, że On chce dla nas tylko dobra.